Siema, siema, widzę, witaj w kolejnym fascynującym odcinku na moim kanale z gry Kangura Kao. Teoretycznie powinniśmy udać się teraz do lodowej kreu. Tutaj jeszcze tego nie tworzyliśmy. A dusza jest to, dobra, to kiedyś tam wrócimy i pozbieramy to, co trzeba. A ja mogę wrócić tam, gdzie byłam? Czy nie mogę wrócić tam, gdzie... A, tu już byliśmy. Czy jest opcja, żebym wróciła tam, gdzie była? Borsuk sobie poszedł. To jak ja mam się znaleźć z powrotem u Borsuka? Eli, to bit problem. Dobra. Zanim przejdziemy dalej do fabuły, może... Dobra. To na koniec, jak już będziemy mieli drugi otwarty... Ała. Drugie otwarte drzwi, więc musimy się udać w stronę... Hunter udaje się teraz do lodowej krainy. Tu... Czyli tutaj wchodzę dopiero, jak już skończę, dobra. No już idę, zanim mnie kopniesz, idę sobie od ciebie. Tu byliśmy. Gdzie powinnam poleść tak właściwie? O, mój list gończy. Gdzie ja powinnam poleść? Ja nie wiem, no. Chyba, że ja naprawdę muszę tam po... Znalazłam miejsce, gdzie mam poleść. Jak ja nienawidzę lodowych krain. Kto oglądał Kangur Kakao 1, ten pamięta, jak ja bardzo się irytowałam, żeby nie powiedzieć gorzej, jak bardzo mnie osuściła. Co to jest za wielka lodowa piłka? Czy ja wyglądam jak ktoś, kto jest w stanie przed tym uciec? Ujdzie, A no tak, jeszcze W jump. Ja pierdziel. Jedynka mi się bardziej podoba. Znaczy, jedynka. Dwójka mi się bardziej podoba, aniżeli jedynka, ale... Miejsca, gdzie jest lód, nie będziesz mógł się zatrzymać. Pamiętaj też, że nie możesz używać podwójnego skoku. Właśnie nie powiedziałam. Tak, na lodzie się nie możesz zatrzymać. Wie o tym każdy, kto sobie obił nieco kość ogonową. A, aha, czyli... Dobra, czy ja tutaj nie mogę zwalniać, jak kliknę S? Jednak mogę zwalniać. Trochę zwolnij, jak kliknęłam S, ale on się musi rozpędzić, bo w pewnym momencie on zacznie się cofać. Co jest logiczne, no bo to w końcu jest klawisz do tyłu, tak? Ajajajajaj. Biegusiem, migusiem. Tak, tak, już wiem. To ja nie chcę. Ja pierdzielę, co to stanę. Niam. Not like it. Idź sobie ode mnie, kulo. Nienawidzę tych lodowych... Wyścigi to nie są. Tych lodowych ścigów. I to się nie zmienia, czy to druga część, czy to pierwsza część. I tak jest. I tak nie jest to nic, co ja bym. Dobra. Kao, skarbie! Tutaj chcę, dobra, mamy gwiazdeczkę zarąbi. Co to jest? Za lodowy gormit? Aha. Słuchaj mnie. Chodź tu. Okej, więc my możemy się tak kłócić ze sobą, kto kogo zaraz zazłości bardziej. Niestety ja tu mam... Niestety. Ja mam tutaj talent z grania na nerwach. Jedyny instrument, na którym potrafię grać. Chociaż z kangurem mam bardzo duże... Nie problemy. To jest bardzo poważny wyścig. Oto kto bardziej gra innym na nerwach. Mogę tu wleźć? O! Aha! Jak ja tu wlazł? Czy ktoś...
Ktoś wie, jak ja tu wlazłam? Jak ja to otworzyłam? Dobra, nieważne. Ważne, że otwarte zostało. Tak, otwarte. Ja mam się poprawić, ale chyba zostało otwarte. No nie otworzone, otwarte zostało. Ja mam jakieś dzisiaj takie poważne zaćmy umysłu, że to jest jakaś patologia. A, czy jakoś ogonem w to uderzam? Co tam jest właściwie za zwierzę? Zaraz. Chyba, że... No ja bym chciał jeszcze raz tam wleźć, ale chyba tylko raz mogę. Dobra. Co to jest za tajemnicza machina? Aha! 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 Aha, okej. Okay. Czyli ja powinnam wycelować zamiast tam się... Docel? Docel chyba. Tam jest Maja. Czy ja mogę coś tu jeszcze zniszczyć? Chyba nic nie mogę zniszczyć. Okej. Okay. Więc lecimy na Szczecin. No nie, no nie, no babu! No widzieliście to. Dobra. No właśnie nie wiem, czy czyli jednak w balonik muszę trafiać. Dobra. Najpierw myślałam, że w balonik, potem stwierdziłam, że w sumie to w to miejsce, z którego wyskakuje bomba, żeby je zablokować i żeby po prostu wybuchło. Tak wiecie. Nie, to nie imploza, to po prostu eksplozja. Także tak sobie... O nie! Poszedł! Poszła dziadyga. No, coś się stanęło z tym. Ale to bit problemy techniczne. Dobra, udało się. Tak, w tą. Myślałam, że nie muszę wycelować. Uda mi się do niego podejść i mu tak zarąbać z ogona. Ale jednak nie... Co je? Gdzie poszedł? Co za stwo? Biedronka. O. Czyli co, ja muszę wejść na Biedronkę? Nie, czekajcie, co ja muszę zrobić z tą Biedronką? Nie. A, czyli Biedronka się przesuwa, nie się Biedronka uwalnia z lodowego więzienia, dobra. Ale po co ja mam przesunąć tą Biedronkę? I like it. Dobra, czyli ja mogę to przesunąć, tak? Ale po co ja mam przesuwać tę Biedro? A, po to trzeba przesunąć Biedronę, dobra. Tak, ja chciałam ją uwolnić, ale oni mi nie pozwalają uwalniać Biedronek. Oni są chyba Team Sklep z płazem w nazwie. Kurna, wtedy też te sklepy nie istniały, chociaż... W którym roku Biedronka się pojawiła w Polsce? To jest dobre pytanie. Ui! Geronima. Okej. Okay. Na to trzeba wyjść, tak? Jej. Okej. Okay. Najpierw pozbierajmy jeszcze wszędzie indziej monetki. O. Daj mi pieniążka. Co to jest za zwierzę? To się powie, co to jest za zwierzę? Borsuk to chyba nie jest gwiazdka. To wygląda jak coś, gdzie ja bym mogła poskakać. Ale nie wiem, czy to jest skokiem... Ja chciałam kliknąć W! Ja miałam kliknąć W, naprawdę. A, co jest? O matko, już od tego pająka zdobyliśmy gwiazdeczkę, więc nie potrzebujemy, żeby on mi znowu krew napsuł. Ui! No już myślałam, że wpadnę do wody przez momencik. Ja już widziałam oczyma wyobraźni, jak ja spadam do tej wody i to nie byłoby zabawne. Chociaż dobra, w sumie trochę by było.
Dobra, od ciebie już zabrałam wszystko, to daj mi jeszcze serducho. No właśnie. I teraz się porozglądam. Nie wiem, czy ja mogę tu jakoś poskakać. Trochę jest to ryzykowne, przyznaję. A ja tak z moimi zdolnościami skakania po różnych rzeczach, chociaż w tej części jest lepiej niż było w jedynce. Nie da się temu zaprzeczyć, że w dwójce idzie mi lepiej skakanie po przedmiotach i zaraz pewnie gdzieś spadnę. W momencie, jak to powiedziałam, bo zawsze tak się kończy, że jak coś powiem, to się potem kończy tak, że mam dowód, że tak nie jest. Czy ja. Ła, co jest? Czym się porwałam? No nie, myślałam, że nie mam gwiazdki. A! Z tej strony! Oż ty cholero wredna! Czym ty jest? Zaraz zginę. Dobra. Kurze. Dbaj o swoje życie, bo jak ja ci zaraz pomogę, to je bardzo szybko stracisz, wiesz? Ale w sumie, czy mi się to nie uda w ten sposób? W teorii miało to rację bytu, tak? W teorii, a to, że nie a w praktyce to nie wyszło, to co innego, tak? Dobra, udało się, więc teraz mogę sobie delikatnie podskoczyć. Okej. Moja ulubiona część tego, jak się ten gra tutaj, czyli ten nie, mój bardzo ukochany hełmik. Czyli co, to jest coś, co może mi spaść na głowę, tak? Tie. Ała! Dostałam. Nie będę tego nazywać, bo mi się to zawsze knociło w głowie. Ja z geografii miałam 5. Ja przyznaję, z geografii miałam 5. Z każdego sprawdzian dostawałam 4 albo 4,5 i zawsze wykłóciłam się na 5, bo miałam rację, że powinna mi zaliczyć punkt i w ten sposób z każdego sprawdzianu miałam 5 i skończyłam z 5 z geografii. Ja zawsze byłam bardziej biologiczno-chemiczna, nienawidziłam geografii. A miałam z tego przedmiotu 5. Poniekąd powinnam być z siebie dumna. Ale nie wiem, czy z tego, że jednak jakimś cudem się zmusiłam do nauki tego przedmiotu, czy do tego, że potrafiłam tak zachachmęcić, żeby jednak dostać to 5 z tego sprawdzianu. No, nie wierzę jeszcze raz, dobra? Pieniążek, 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 pieniążek. Ui, dobra. Lecimy. Oła. Dobrze, że tutaj już nie jest tak, że jak się. O nie. Dobra. Jeszcze tu ktoś chyba był. Co to jest? Ja nie chcę. O. Czyli tu mi Majka pewnie musi pomóc. Niestety, stety, niestety, musi mi tu Majka pomóc. Ja powinnam jakoś. Cztery razy, tak? O, cześć Majka, weź otwórz mi drzwi, co? Open. Thank you. Ryfować bugszpryt. Ryfować bugszpryt. A czekaj, a. Ja, nie tak. Zara, czekaj, bo ja. Mam laga. A, ten dobra. Przez moment zapomniałam, jak się tego używa. Dobra. I tak już tak poknociłam tutaj, że może to i lepiej w sumie, że tak się stało, chociaż ten nieszczęsny szarodziej od 7 boleści. Tak to. Mogę tak? Haha! Okej. A ja się mogę ruszać, jak celuję. Dobra, to mi cela nie psuje. Najsu! Chodź tu! Majka, proszę otwórz drzwi. Darek, otwórz. Okej, Q. Zapamiętajmy. To było Q. Widziałam. Za dużo, jest. Za dużo, ja się powinnam skupić na jednym.
to za dużo na mój mały rozumek. Dlaczego zabrałam ten pierdzielony dzwonek przed tym, zanim ja wszystkich tutaj pokonałam, to ja nie wiem. Dobra. Okej. Majka, weź idź, otwórz drzwi. Ja tu sobie pozbieram wszystko, co? Złą kolejnością zaczęłam. Mogłam najpierw tak zrobić. Okej. It's good. Ja w sumie nie dam rady otworzyć. Nie dam rady zniszczyć tego moimi bata kangura rangami. Okej. Widzę. Mój pomysł na to, żeby... O, jest jedno. Mój pomysł był dobry, bo chciałam takim od lewej do prawej. Ale niestety nie do końca pykło tak, jak chciałam, żeby to pykło. Szejse. Dobra, tam już wszystko chyba pozbierałam, co mogłam pozbierać. Ała! Teraz możesz mnie trafiać, serio? Ale ja to mi ci nie mogło trafić, no bo wiadomo, bo po co mi życie ułatwiać? Ale będę! No ale już naknociłam. Czy jest tu jakieś serduszko dla mnie? Oczywiście serduszko dla mnie nie ma. Maju, proszę, otwórz drzwi. Chociaż... A to już tu stało. A może tam jest serce skitrane? Ej, ludzie, może tu jest serce skitrane? Jakaś znajdźka. Uuu! Może to dlatego tyle razy tu ginęłam, żeby wreszcie się ogarnąć, że może coś tu jest przydatnego? Wiem, widziałam. Ej, Okej. Idź sobie do mnie. Tu już jest wszystko zebrane. Tutaj nie mogę teraz jeszcze tego użyć, no bo to mi się po prostu nie opyla. To mi się jeszcze nie opyli przez to, że co? Że ten mnie będzie ciągle atakował, więc mi się to nie opyli, żeby próbować niszczyć od razu. Maju, proszę, otwórz drzwi po raz enty i następny. Dobra, to już widzieliśmy te animacje. Sekwencje ileś razy pod rząd. Jak powiedziałam to zdanie, to mi się przypomniało Detroit. Beyond Human. Czy jaki to podtytuł miało? Dobra. Nie, nie zgadzam się. Udało się. I'm happy. Dobra, what next? No dobra, bo ja to po coś zrobiłam, prawda? Tylko po co ja to zrobiłam? Nie, autentycznie. Coś jeszcze muszę zrobić. No się tak... Coś mi się wydawało, że tak za prosto by było, że nie do końca tak. Nie dość, że dzisiaj się nie mogę wysłowić, to jeszcze nie mogę trafić w klawisze, to? Okej, that's all. Tu już chyba wszystko zebraliśmy. Zbierzemy sobie przy okazji jeszcze... te. To sobie zbierzemy. Tutaj już chyba otworzyliśmy. A tu się jednak otworzy drugi raz! A było blisko. Nie powiem dlaczego, bo jak to powiem, to zaraz to się stanie. Ja nie chcę, żeby to się stało. Już się namęczyłam z tymi pierdzielonymi balonami. Dobra. Uff.
Idź ode mnie! To było smutne po prostu. To było smutne. Nic więcej, nic mi o tym nie powiem. To było po prostu... Czy ty... Zazłościłam się. Teraz się zazłościłam. No, to była stricte moja wina, no bo mogłam ogarnąć, że jak będę próbować skakać przy tym strzelającym cośku, to się dobrze nie skończy. Dobra. Jeszcze raz. Ostatnie odcinki były jakieś takie, że więcej się przechodziło, a tutaj to jak w tym odcinku skończymy ten poziom, to będzie już dużo, coś czuję. Nie! A, jeszcze nie skończyłam. Co ja się powiedziała, ale już się zazłościłam. Pierdzielany kankor. Pierdzielany torbacz. No, było blisko. Jak ja mam to, przepraszam, zrobić? Ja muszę... jakimś sposobem w niego trafiać, tak? Byłoby miło jeszcze, jakbym mogła... Dobra! Dobrze, udało się. Jej! Zostaw widzu lajka na pocieszenie. Dobra. Czy ja tu wszystko zebrałam, co miałam do zebrania? Czy coś tu zostało? Pewnie coś tu się ostało, bo zawsze się coś musi ostać. Tak samo jak nie zauważyłam drabinki na poprzednim poziomie, na co widz mi zwrócił uwagę. Ja autentycznie nie widziałam tej drabiny. Co to jest za gunfo? Aha! Można i tak. Dobra. A ja nie mogę już zebrać, dobra. Nothing happen. A ile ja chcę tego pieniążka? Daj mi zabrać tego pieniążka. Dobra, mamy tu, hop. Hop. A, pewnie, no tak, w sumie... Dobrze mi podpowiada gra, no bo jak się złapię tutaj... Jak się złapię tutaj tej pajęczynki... Chyba, że... A, dobra, puśćcie. Dobra, hop. Okej, okay, czy coś tu jeszcze jest? Nie. Teraz mogę wrócić i pozbierać trochę pieniążków. Okej. Okay. Uzupełnijmy sobie nasze drogie batarangi. Kangurangi. Jak to kto chce zwać? Czy batarangi, czy kangurangi? Bo nie patrzę się tym kangurem. Dobrze, masz na tyle długi ogon, że sięgasz monetkę. Myślałam, że jednej nie sięgnie. No to już byłby hit nad hitami. Co je? No pierdzie, niech on sobie idzie ode mnie. Idź sobie. Dzięki, udało się. Bieramy batarangi i idziemy dalej. O, ja pierdzielę, dlaczego? Wrzucaj mu tego pieniążka! Jak widzę, jak on ma taki problem z tym wjazdem tutaj, to aż się czuję zmęczona, wiecie? Teraz się... Co to jest? Ała? Aha, czyli ja za każdym razem jak uderzałam... Co? Ty już tutaj? Już! Już chyba dopiero! Ha, 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 ha.
Bajo. Okej, okay, to teraz to. Ja potrzebuję zebrać serduszko. Monetki swoją drogą, ale teraz mi najbardziej potrzebne w tym momencie jest serduszko! O co? Myślałam, że tam coś lata, jakieś żyjątko. A to jest ta... Piłka! Nie, 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 nie! Co to? To jest chyba zwykła klatka, nie? Czy coś mogę z tą klatką zaraz zrobić? Zaraz zobaczymy. Ja lubię robić dziwne rzeczy. W sensie... Jakaś taka podejrzana ta klatka, nie? Jednak klatka zwykła. Tylko ja się czepiam. Okej. Okay. Jak ja mam teraz na szybko zbierać pieniążki, jeżeli to się będzie tutaj topić, to ja nie wiem, tak? A, czyli ja mam jakby trochę czasu na to, żeby jednak pozbierać to wszystko. A, w sumie nie potrzebuję to niszcza. No to ja mam nieograniczoną ilość prób, to dobra. Za pół godziny może uda nam się to przejść. Już mi się nie wymkniesz! Zatopić jaskinię! Idźmy dalej. No przecie to jest jakoś niemożliwe. Ja myślałam, że to z tym, że po kilka razy to będzie żart. Jeszcze tam chcę skoczyć w lewo. Ja... O! Mogę tu przesuwać jednak te... To nie jest quick. Jak to się nazywało? Jakoś tak... Takie scenki miały swoje nazwy. Swoją nazwę, tylko ja nie pamiętam, co to była za nazwa. Okej. Okay. Najważniejsze, że możemy to minąć. Jakoś... Jakoś to minęłam i już odkryłam jak. Dobra. Pieniążek, pieniążek, pier... I tak, moi drodzy, kończy się pogoń za sławą, bogactwem i dobrami materialnymi. Utopieniem kangura w wodzie. To było tak piękne! To było tak piękne, tak niespodziewane! Czy mi się znowu światło przyciemniło, czy ja w ogóle mam dobry kolor tego... Światło? Kangur mi się utopił. Mówię, tak się kończy pogoń za bogactwem. Ja już bym dawno to przeszła w momencie, w którym nie stwierdziłabym pieniążki, 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 pieniążki. Dajcie mi pieniążki. I nic pieniążki, chociaż... Kurna, pieniążek, 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 dobra. Potem jak już 5 razy powtórzyłam zdanie o dobrach materialnych i bogactwie, to już każdy wie, jaki będzie tytuł tego odcinka, nie? Zawsze, bardzo często to, co jest w tytule, jest przeze mnie powiedziane w trakcie odcinka, żeby nie było, że jest chamski clickbait. Jest może clickbaitowo czasami... Tytuł jest może czasami troszkę clickbaitowy, ale zawsze jest to, co powiedziałam. Przynajmniej się staram, żeby było zawsze chociaż gdzieś... ujęte to, co powiem, nawet jeżeli jest to jakieś jedno słowo, które się wydaje totalnie wyrwane z kontekstu, już mnie to przestaje bawić. Jestem ciekawa, czy to będzie tak, że to naprawdę będzie miało kilka poziomów, tak jak ten... Czy ta plansza, czy, o, czy ten świat będzie miał kilka poziomów jak poprzedni, czy to będzie tylko ten jeden wybitnie irytogenny? Dajcie mi kawy, melisy i czegoś słodkiego, bo mnie zaraz pogrzeje, co? Dobra. Skup się.
skup się kurna na tym, żeby przeżyć. Pieniążek. Okej, okay. Here we go again. Ej, nie, to już było troszkę chamskie. Tak moim zdaniem osobiście. Czy to widać, jak to się będzie mniej więcej tentegować, żebym ja miała czas na reakcję? Czy to tak sobie wybiera jakiś nie wiadomo jaki moment na to, żebym ja nie miała czasu na reakcję, żeby mi zaczęło złościć jeszcze bardziej niż mnie złości aktualnie? Mówiłam kiedyś, że nienawidzę lodowych plansz. Co jest? Nie. No tutaj nie miałam jak się w ogóle wybronić. Nieważne co bym nie zrobiła, nie miałam tutaj szans się nawet wybronić. To... Dobra, wiemy, że to spadnie. To przestało naprawdę być zabawne. Chyba, że... Nie. Myślałam, że taki motyw, że... Że co? Że jeżeli będę latać, to wtedy to się nie będzie załamywało pod moim ciężarem, ale to chyba nie na tej zasadzie miało być. I już, już mnie przegoniło. Już nie mam szans najmniejszych chyba. Już jestem przegoniona przez łamiący się lód. To właśnie chodzi o to, żeby być przed nim. Mamy to! Widzu! O! Sroka, zbierz wszystkie dukaty, gwiazdki i diamenty na dowolnym poziomie. Jestem sroką. Jakbym o tym nie wiedziała. Mamy pierwszy raz wszystkie gwiazdki, monety i dukaty! Było w tym... Nie ma to jak statek, czyli ma je to jak hotel, to... Brawo ja! Lodowa jaskinia, To może już w następnym odcinku. Przypominam o zostawieniu lajka, komentarza oraz subskrypcji i widzimy się w następnym. Siemano!